Hej, z tej strony Raven. Witam was bardzo serdecznie. Niestety tym razem bez kamerki. No niestety, dzisiaj musicie mi to wybaczyć. W każdym razie, witam was już w 26 odcinku z serii Poradnik Zabójcy. Moi drodzy, zbliżamy się do końca tej pięknej serii. Może nie dosłownie do końca, ponieważ póki Behavior będzie wypuszczać nowe DLC, to ja będę wypuszczał kolejne odcinki. No ale na chwilę obecną zostało nam już tylko dwóch killerów do omówienia. A głównym bohaterem dzisiejszego filmu są Twinsy, czyli jeden z motywów przewodnich obecnego kompendium. Mam nadzieję, że film wam się spodoba, a jeśli tak, to mam nadzieję, że zostawicie coś po sobie. Dobra, ja już nie przedłużam i życzę wam miłego oglądania. Informacje ogólne. Bliźnięta Twinsy to już 26 zabójca w serii Poradnik Zabójcy. Zostali oni dodani do gry w DLC A Binding of Kin Chapter. Są oni skategoryzowani jako zabójca o bardzo trudnym poziomie trudności. Są wysokiego wzrostu, posiadają standardowy 32-metrowy zasięg terroru oraz poruszają się ze standardową prędkością ruchu wynoszącą 4,6 m na sekundę. Są oni rodziną zabójców, zdolną polować zarówno razem, jak i osobno. Ich moc pozwala im się rozdzielać, aby skuteczniej gonić ocalałych. Moc ta nazywa się więź krwi. Przytrzymując przycisk mocy, Charlotte rozłącza się z Wiktorem, po czym zaczyna nim sterować. Gdy wcielamy się w brata, Charlotte nie może się ruszać oraz nie posiada zasięgu terroru. My natomiast posiadamy zwiększoną prędkość ruchu. Kliknięcie przycisku aktywnej umiejętności spowoduje przejęcie kontroli z Wiktora na Charlotte i na odwrót. Natomiast przytrzymanie przycisku mocy sterując Wiktorem naładuje skok. Atak specjalny dostępny tylko dla niego. Gdy skok jest naładowany, wciśnięcie przycisku ataku sprawi, że Wiktor skoczy w stronę, w którą jest zwrócony, atakując wszystko na swojej drodze. Jeżeli Wiktor skoczy na zdrowego ocalałego, uczepi się go oraz sprawi, że straci stan zdrowia, a gracz z powrotem zacznie kontrolować Charlotte. Ocalały, który ma na sobie Wiktora, nie może zostać wyleczony. Nie może również wchodzić do szafek, ani uciec bramą. Do tego ocalały otrzymuje efekt nieświadomy. Ocalały może pozbyć się Wiktora, jedynie wykonując 8-sekundową akcję zrzuć. Gdy Wiktor natomiast skoczy na rannego ocalałego, ten natychmiast zostanie wprowadzony w stan agonii, a my dalej będziemy kontrolować brata. Jednak uwaga, po chybionym skoku przez 3 sekundy ocalali mogą zgnieść Wiktora, aby ten zginął, a gracz wrócił do sterowania Charlotte. Zgnieciony Wiktor odnawia się po 6 sekundach. Dodatkowo należy wspomnieć, że uśpiony Wiktor, to znaczy oddzielony przez Charlotte, którym gracz nie steruje, będzie oznaczać instynktem zabójcy każdego ocalałego w zasięgu kilku metrów od niego. Dlatego dobrze ustawionym Wiktorem łatwo kontrolować ważne miejsca na mapie, takie jak na przykład heksy. Umiejętności przyswajalne. Bliźnięta posiadają trzy nietypowe umiejętności przyswajalne. Pierwsza z nich to zbierak, hoarder. Gdy ocalały w odległości 32, 48, 64 metrów od zabójcy podniesie przedmiot lub wejdzie w interakcję ze skrzynią, zabójca otrzyma głośne powiadomienie oraz ujawnioną lokalizację surwa. Zbierak sprawia, że na mapie pojawiają się dwie dodatkowe skrzynie. Na bliźnięta nie jest to bardzo dobra umiejętność, szczególnie, że nie zawsze ocaleli zamierzają bawić się w przeszukiwanie skrzyń. Są zabójcy, na których to umiejętność jest metą, tylko że nie są to Twinsy. Następna umiejętność to opresja, oppression. Po kopnięciu generatora trzy inne losowe generatory zaczynają tracić postęp. Jeżeli w momencie kopnięcia ocalało naprawia generator, to będzie się musiał zmierzyć z trudnym testem umiejętności. Opresja ma cooldown wynoszący 120, 100, 80 sekund. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest to najgorszy perk na kontrolę generatorów, ponieważ będąc po jednej stronie mapy, można kontrolować również generatory, znajdując się po drugiej stronie. Co prawda nie ma pewności, że akurat konkretny generator zostanie dotknięty umiejętnością, ale lepsze to niż nic. Ostatnia umiejętność to cios łaski, Kuble Gras. Za każdym razem, gdy generator zostanie naprawiony, umiejętność otrzymuje żeton. Przy zamachnięciu podstawowym atakiem zostaje zużyty jeden żeton, a długość trwania zamachu zostaje zwiększona o 70, 75, 80%. Bardzo sytuacyjna, ale nawet dobra umiejętność. W kryzysowych sytuacjach pozwoli znacznie skrócić pościg, szczególnie gdy ocaleli nie będą się spodziewać wydłużonego zamachu. Dodatki do mocy. Twinsy posiadają sporo ciekawych dodatków. Ja natomiast przedstawię wam kilka najpopularniejszych. Zacznijmy od zabawkowego miecza, Toy Sword, czyli najpopularniejszego dodatku na Twinsy,
który jakiś czas temu otrzymał nerfa. Dodatek ten skraca czas ładowania skoku o 0,2 sekundy. Następnym bardzo popularnym dodatkiem jest mały paznokieć, Tiny Fingernail, który skracał czas rozłączania bliźniąt o 0,5 sekundy. Bardzo mocnymi dodatkami są również te zwiększające prędkość ruchu Wiktora, takie jak Shellac Madeline, Madeline Scarf o 0,3 metra na sekundę oraz Leśny Gulasz, Forest Sioux o 0,6 metra na sekundę. Osobiście mogę również polecić dodatek Kocie Oko, Cat's Eye, który sprawia, że Wiktor cichnie po pełnym naładowaniu skoku. Często pomaga to w podkradnięciu się np. do ocalałych, którzy aktualnie naprawiają generatory. No i taki mały bonusik w postaci zguby Franklina dla Wiktora, a mianowicie dodatek Bączek, Spinning Top, który sprawia, że ocalały trafiony skokiem upuszcza niesiony przedmiot. Opalizujące dodatki do Twinsów są bardzo ciekawe i nawet przyjemnie się nimi gra. Uciszając materiał, Silencing Cloth sprawia, że Charlotte otrzymuje status niewykrywalny na 20 sekund po przejęciu nad nią kontroli. Bardzo przyjemny dodatek. No i opalizujący wisiorek, Iridescent Pendant. Nakłada na ocalałego, który zgniecie uśpionego Wiktora, efekt narażony, utrzymujący się przez 45 sekund. Pomocne umiejętności. No i na koniec standardzik. Perki, które są pomocne podczas grania Twinsami. Barbecue Chili, umiejętność przyswajalna buby, jako perk pod lokalizację surwów. Hack Plagi, Resonance Bólu, Scorchhook Pain Resonance, umiejętność przyswajalna artystki, jeden z najlepszych perków pod Slowdown. Tenatofobia, umiejętność przyswajalna pielęgniarki, ponieważ Wiktor może bardzo skutecznie ranić wielu ocalałych. Oraz Skażona Interwencja, Corrupt Intervention, umiejętność przyswajalna plagi, aby zwiększyć swoje szanse już na samym początku gry.